Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Zanim pójdziemy do Anamfantki, to było jeszcze jedno takie zadanie, że mieliśmy do wykonania. Mianowicie z tym poetą, który szuka rzadkich ptaków, aby je zjadać. Okej. W każdym razie, jak tutaj się wcześniej przychadzaliśmy, to widzieliśmy tu jedną babkę, która miała jednego z tych ptaków. Więc poszukajmy jej. Pogadajmy. Okej, to chyba ona. Lenzi. Builder's wisdom to you. Delem przysłał mnie po rzadkie ptaki śpiewające. Ten goguś Delem cię przysłał? Nie, absolutnie wykluczone. Zjedzenie mojego lubieńca nie zapewni temu turniowi muzycznej biegłości. Jedynym skutkiem będzie podrażniony żołądek i ból przy wydalaniu dzioba. W lesie jest pełno ptaków. Mój nie jest na sprzedaż. Okej, możemy użyć stanowczości. Ale to nie byłoby zbyt miłe. Dlaczego Delem miałby wierzyć, że zjedzenie ptaka mu pomoże? Pokłamane podania ludowe. Orlowanie, zwłaszcza ci chowani w lasach, wciąż zdają się wierzyć, że zjedzenie stworzenia o szczególnych cechach spowoduje przejęcie owych cech przez jadającego. To nieprawda, zjedzenie pająka nie zapewni ci 8 nóg, tak jak po zjedzeniu bluszczu nie zaowocujesz jagodami. Jeśli Delem chce być lepszym pieśniarzem, niech spróbuje ćwiczyć zamiast zajmować się przesądami. Zgadzam się. Zabicie go wydaje się niepotrzebne. Poszukam gdzie indziej. Z ulgą przyjmuję, że też tak to widzisz. Jak byś się czuł, gdyby ktoś zażądał sobie twojego ulubionego zwierzaka na przekąskę? Tak, dokładnie. Okej, spróbujmy to obgadać z Delemem. Ale na razie idźmy do tej sali. I... For as long as they will allow. Must be nice always knowing who you're supposed to serve. Well, there are 5 of them, but even so, knowing who is easier than knowing how. Okej. Okay. No nie rozmawiali z Pelaginą. Tak, wchodzimy do sali. I zobaczymy, co się będzie działo. No i dobra. Ta Anamfantka znajduje się w tamtej sali, więc chodźmy do niej. Wait. I don't know if I should go through with this. Make the trade deal with the Anamfath. A czemu nie? If a Valian deal with the Glanfathens weakens the Deerwood, it could mean war for the Republics in the future. A jakie masz wyjście? I could put the idea in the Anamfath's head that the Republics are not interested in exclusive trade. But limited trade of goods that they do not already trade with the dear woodens. Okej. To właściwe wyjście. Jelenio Boże jest zależne od Republik, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Twoje dzisiejsze posunięcia mogą pozwolić na uniknięcie cierpienia w przyszłości. Stanowczo kiwa głową. Okej, no to zobaczmy, jak to pójdzie. Znowu się spotykamy. Jakaś tak dziwna nazwa. Moja towarzyszka, przedstawicielka Republik Wajliańskich, pragnie mówić z tobą sprawy handlowe. Tak, Wajliańska Boska, błogosławiona przez Hyelę. Tak powiadają. I dyplomatka na usługach Dux Bells. Rozumiem, że twoi zwierzchnicy wysłali cię tutaj, byś przekazała nam zapewnienie odnośnie handlu. Wielebna Anamfantko. To prawda, że przysłała mnie tutaj w tym celu. Zrozum jednak proszę, że bardziej przywykłam do wojny niż dyplomacji. W tych niebezpiecznych czasach może lepiej jest zlecić dyplomację wojownikom. W rzeczy samej, jeżeli chodzi o umowę handlu na wyłączność... Okej. Kiwnij głową, uśmiechając się ciepło. Republiki uważają,
że w długoterminowym interesie wszystkich zainteresowanych stron leży, abyście podtrzymywali swoją tradycyjną wymianę towarową z Jeleniobożem. Zaskakująca zmiana. Czego więc pragną republiki? Pereuta Onaratara. Tak, handel nimi rozpowszechni się szybko we wschodnich rubieżach. Będziecie kupowali je wyłącznie od nas przez najbliższe 5 lat. W zamian przez ten sam okres będziemy waszym wyłącznym rynkiem zbytu na Andraban i Karol Golan. Interesująca propozycja, Wajlanko. Wyślemy posłów na południe, by ustalili szczegóły. Twoje przybycie tutaj świadczy o powadze intencji diuków. Wielebna Anamfantko. Pelagina kłania się głęboko. That's it. My position in the Brotherhood gone. I can't believe I just made up new trade terms to the Glanfath and Anamenfath. Postynago. Pelagino, uczyniłaś to, co słuszne dla Republik. Nawet jeśli diukowie nie wiedzą tego, nie widzą tego ze swojej perspektywy. Później będziesz się martwić ich niezadowoleniem. Verus. They have a saying in Biajepe. New gold clears even the oldest debts. If I'm right, all will be forgiven. If not, there's nothing I can do about it now. Tak, decydowanie. Okej. To wynośmy się stąd. Idźmy z powrotem po niezłomnego. Idziemy dalej zwiedzać. Wiązy? Te? Jak to się nazywało? Już zapomniałem. Bliźniacze wiązy, tak. Okazuje się, że mamy jeszcze tutaj sporo rzeczy do pozałatwienia. Co może to trochę potrwać, zanim dalej ruszymy wątek główny. Okej. Dobra. Na górę z powrotem. I idziemy po niezłomnego. Greetings. Ta... Na razie. Witaj. Witaj, Bucu, z powrotem. A właśnie. Ty zmień broń na swój arkebus. Moglibyśmy jakiś mu lepszy arkebus załatwić w końcu. Chyba tam był na rynku jakiś lepszy. Może się rozejrzę. A skoro jesteśmy na miejscu, to może zajdźmy tam od razu. Nie ma co czekać. Okej, czy nie kupowałem mu jakiegoś arkebusu na ten? Chyba nie. Okej, co to był za pancerz? Nocny biegacz. Okej. Mają się zastanowić, czy mu dać to. Chyba nie. Możemy to zakląć? Solinowa kościół? Możemy, mamy całkiem sporo składników na to. Nie będzie to aż takie drogie. Więc wiecie co, dajmy mu. Okej. Możemy dawać jeszcze jakieś dodatkowe bonusy. Premię do stanowczości na przykład. Tak, mamy całkiem sporo składników alchemicznych na takie dodatkowe rzeczy. Ale myślę, że na razie damy ten spokój. Tobie możemy coś dać? Skuteczność, efektywność. Okej. Chyba... Patrzę, ile różnych slotów mają różne przedmioty, bo... Trochę nie rozumiem czasami, jak to działa. Że niektóre przedmioty mają więcej, a niektóre mniej. Nie, to chyba każdy ma tyle samo, tylko... Po prostu niektóre przedmioty mają wbudowane już jakieś cechy, które jakby nie liczą się do tych limitów. Okej, dobra, nieważne. Chodźmy na rynek.
Okej. Chyba jeden z tych panów. Zaktualizowano dziennik. Prężny interes. A, właśnie, jest. To jeszcze jest ta zielarka. Zaraz z nią pogadamy. Dobra. Tu masz jakiś arkebus? Masz tylko solidny arkebus, co? Masz garłacz, masz buławę. Mistrzowska jakość. Fajnie wygląda, tylko nikt u nas nie posługuje się buławami. Okay, tutaj jest jakiś garbacz lepszy. Zobaczmy. Potrafienie dezorientacji przez 5 sekund. Znakomita jakość. Pominięcie ERO. Zamiana 20% draśnięć na trafienia. I znakomita jakość. Czy to możemy dać jakość? Możemy dać solidną jakość, na znakomitą jeszcze brakuje nam rzeczy. Tak, ale on ma już dodatkowo obrażenia 2 i rozerwanie. Okej, dobra. Na razie może zostawmy, tak? Co to było? Włącznie dla Paladyn intelekt plus 2. Po co intelekt Paladynowi? Ten kostur co robił? Przyznaję ognista kula 3 razy przed odpoczynkiem. Całkiem spoko, muszę przyznać. Dla maga mogłoby się przydać. Dodatkowe ogniste kule nie są złe. Tak, ale troszkę już pieniędzy nam nie starczy. Okej, dobra, są solidne arkebuzy, ale nie mam aż tak dużo pieniędzy, żeby sobie chyba na razie na niego pozwolić, więc... Okej, w sumie mam pewnie dużo złomu na sprzedaż, co? Tak, mam sporo złomu na sprzedaż. Okej, wiecie co, więc... Po odcinku... Tak. Po zakończeniu nagrywania posprzedaję ten złom i posprawdzam, co mogę kupić. Dobra, a tymczasem może przejdźmy się do Delema, do tego śpiewaka. I pogadajmy na temat jego poszukiwanych ptaszków, że tak to ujmę. Okay, jak był w staropieśni. Okej. Okay. I on był chyba gdzieś tutaj, co? Tak mi się zdaje. Tak, tutaj. Delem! Mamy sprawy do obgadania. Rozmawiałem z Lensi. Mówiła, że zjadanie ptaków to tylko przesąd. Nie pomoże ci to w śpiewie. Bzdura! Znałem człowieka, który przysięga, że to działa. To sposób szlifowania rzemiosła praktyczny, praktykowany przez wybitnych pieśniarzy od stuleci. Z pewnością taka mądra kobieta jak ona musi znać podania ludowe i wiedzieć, że mówią o uświęconych tradycji, o uświęconych tradycją faktach. Okej, mamy opcję z przetrwaniem. Pozwól, że zapytam, czy krogulce dobrze śpiewają? No... Potrafił głośno skrzeczeć, ale nie powiedziałbym, że robił to melodyjnie. A ich ulubionym pożywieniem są ptaki śpiewające. Więc gdyby twoje rozumowanie było poprawne, twoim zdaniem powinienem zjeść krogulce, ale... rozumiem. Ale może krogulce nie mają dużej szyi, to dlatego... wzrusza ramionami, zalewa się rumieńcem. Masz rację, to głupie. Po prostu zrobiłbym wszystko, żeby zyskać twórczą pasję i szukałem w złych miejscach. Dziękuję ci, przyjacielu. Nie potrzebuję rzadkich ptaków śpiewających, ale muszę po prostu znaleźć natchnienie we własnym sercu. Wybacz. Muszę przestać się ciągnąć i skomponować nową pieśń. Cholera, zapomniałem porozmawiać z tą zielarką na rynku.
Okej, wiecie co? Okej. To jest raport z misji, którą niedawno zleciliśmy Kanie. Staliśmy różdżkę z czerwonej trzciny. Synku, widzisz siostry twoje na wrzosowisku? Przyzwanie dwa razy ognik, okej. No... zła nie jest, ma dużo celności i obrażeń. Więc zła różdżka nie jest, ale no i tak nie będziemy z niej korzystać, bo mamy nasze berło. Okej, dobra. I to na razie tyle, tak? Tak, na razie tyle. Hey there. Okej, dobra, odkryjmy jeszcze to przejście tutaj. Ono właśnie prowadzi ci do północnej puszczy. Niedługo się tam przejdziemy. Dokładnie. A tymczasem z mojego piostwa to wracamy z powrotem na rynek na Gawendę. Okej, troszkę to zajmie. Dobra. I teraz tutaj. Okej, wszyscy awansowaliśmy prawie. Więc jeszcze pozbieramy parę awansów. Zobaczmy, ile tobie brakuje. Tobie mało, troszkę, tobie troszkę więcej. Tobie też troszkę. 2000. Tak na razie nie robimy nic ważnego, więc myślę, że pozajmuję się awansem, jak już wszyscy zbiorą. Okej? Gdzie ta jest ta na A? Nie widzę jej tutaj. Jest ten? Łowczyni? Czy ona nie była z nią? Hail Estremor! Nie widzę jej tutaj. No chyba gdzieś tutaj była. Even. Witaj cudzoziemcze, mówi dygając równocześnie. Alarii nie ma, więc ja prowadzę sklep na czas jej nieobecności. Jeżeli szukasz ziół, nalewę kolejków lub maści, na pewno mam wszystko, czego ci potrzeba. Szukam Alarii. Gdzie mogę ją znaleźć? Mieszka niedaleko stąd. Wejdź po tych schodach. Na górze jest krąg utworzony z ruin. Znasz to miejsce? To w północnej części Gawendy. W każdym razie tam jest jej dom. Drzwi są naprzeciwko tych ruin. Okej. Okej. No to pogadamy z nią na osobności. Naprzeciw ruin. Czyli ta chatka? Zobaczmy. Ile doświadczenia dostaliśmy? 186, mało. Jeszcze jakieś dwa kafe nam brakuje do awansu reszty drużyny. Dobra, wchodzimy. Okej, widać, że ma jakąś obstawę, tak jak mówił. Zajmijmy jakieś pozycje bojowe. Yeah. I pogadajmy z nią. Spodziewałem się, że Rinas to kogoś przyśle. Dziwi mnie jednak, że to ty negocjujesz w jego imieniu. Czyżby niepokoiła cię obecność odbronnej obstawy? Spodziewałaś się bezbronnej handlarki, prawda? W momencie, gdy jeden z mężczyzn gotuje się do ataku, Alari unosi poplamioną barwnikiem dłoń. Spokój! Dajcie cudzoziemcowi się wypowiedzieć. Nie jesteśmy jeleniogórskimi bestiami. Tutaj obowiązuje prawo gościnności. Alari kiwa na ciebie, trzymając przed sobą otwarte dłonie, które wewnątrz i palce poplamione są niebieskim zielonym barwnikiem. Wysłanniku Valina, przekaż mi wiadomość, którą polecono ci dostarczyć. Chcę usłyszeć twoją wersję wydarzeń.
Pierwszy krok na drodze rozsądku. Rinato kupił ode mnie sporo buszli Elard Golach i zapłacił za nie wygórowaną cenę, ale zrobił to z własnej woli. Wręczając mi zapłatę, stwierdził nawet, że taki targ to okazja. Dopiero po transakcji Valin zaczął sączyć jad. Rinato oskarżył mnie o oszustwo, o podstęp, twierdząc, że nie sprzedałam mu prawdziwego korzenia, ale coś, co jedynie przypomina Elard Golach. Co za tupet, prawdę mówiąc nawet Elard Golat mu nie pomoże. Stary łuk Rinata jest zbyt wiotki, by zdołał się w pełni naciągnąć. I żadna ilość Elard Golach nie da mu dzidy młodego łowcy. Zawarliśmy uczciwą umowę, a teraz Rinato ma pretensje, zły, bo nawet zioła nie sprawią, że stanie do boju. Nigdy nie sprzedałam nikomu fałszywego lekarstwa. Jeżeli Rinato nie przestaje mleć jęzorem, wkrótce go straci. Jakiej kary życzysz sobie dla Rinata? Rinato rzucił po twarz na swojego gospodarza, przestając tym samym być jego gościem. Ten kupiec musi zniknąć z bliźniaczych wiązów. Jednak należy przestrzegać reguł glanfantańskiej gościnności, jak zawsze. Zanim zostanie stąd wyniesiony, musi mieć szansę odejść na własnych nogach. Przekaż mu w naszym imieniu ostrzeżenie. Powiedz Rinatowi, że jeśli nie wyjdzie, zostanie oskarżony o wykradanie engwitańskich reliktów z naszej ziemi. Nie zaryzykuje procesu przed Radą Anfamantów. Powiedz mu, że jeśli nie posłucha jego leniwy członek, skończy w klatce, zupełnie jak ten czarny żuk jako pokarm dla ptaków. Okej. Okay. Byśmy mieli większą reputację, moglibyśmy coś powiedzieć jej. Okej, okay, usłyszałem już dość, żegnaj. Jaką mamy teraz reputację? Okej. Bliźniacze wiązy sojusznik, nieznacznie pozytywna. Okej, wiecie co, może wrócimy do tego zadania, kiedy powykonujemy inne zadania, jakie mamy w bliźniaczych wiązach. Wtedy nam wzrośnie reputacja, więc będziemy mogli to jakoś może lepiej rozwiązać jakimś kompromisem. Póki co zostawmy to tak, jak jest. Dobra. No to teraz udajmy się do rzecza wiązów. Na razie jeszcze ta ostatnia lokacja, której nie zwiedzaliśmy zbytnio. Aż tam będzie trochę ciekawych rzeczy do zrobienia. Tak, do rzecza wiązów. No to do dzieła. Okej. Co my tu mamy? Parę łowców. Okej, przygnaliśmy Gafola mu czy mordę. Gafol mu czy morda rusza z Kednua do Zatoki Buntu, a podróż jest długa i nieprzyjemna, z małym przystankiem w Jelenim Brodzie. Ostatecznie Gafol mu czy morda trafia na statek do żyjących ziem z dala od Jelenioboża. Okej, ma swój nowy początek, o którym pragnął, więc cieszę się, że pomogliśmy kolejnemu człowiekowi w jego problemach. Okej. Dobra, tu mamy parę miejsc. Tair Evron, to chyba mamy główne zadanie, co? Skrytobójcy na tak. Porozmawiaj z Delemagami w Tair Evron, do rzeczy wiązów. Okej. Zaraz się tam przejdziemy. Poszperajmy jeszcze tutaj, co innego mamy. Znalezienia. Stelgar. Artw. Okej. To jest chyba ten quest z wygnanym łowcą. Tylko wady łowca
Gładzi gorset, splątaną jasną brodę, jednocześnie uważnie przysłuchując się młodej elfce. Kobieta szepce czemu coś wprost do zaczerwionych uszu i chichocze. Z głową wciąż opuszczoną mężczyzna odzajemnia się jej z szerokim uśmiechem. Łowca cię spostrzega, odchrząkuje i prostuje się, przyjmując pełną godności postawę. Oczekiwałem twojego przybycia, czempionie kłów. Moi współplemieńcy mówili mi, że twoją rolą jest powiedzieć prawdę o wygnaniu Fioma. Przeczesuję rzadką szczecinę, zerkając w kierunku elfki. Cóż, Arthun nie unika prawdy. Pytaj, a odpowiem. Co się stało z Fiormem? Fiorm w każdym plemieniu głośno jest o jego męstwie. To wielki łowca, jednak tym razem mu się nie powiodło. Na grani strażniczej nad wodospadem północnej głuszy wytropiliśmy wielkiego Stelgara. Był na łowach. Fiorm chciał, byśmy się rozdzielili. Miał zwabić bestię do rzeki, a ja miałem ją zajść z boku. Jednak bestia nie zbliżyła się do brzegu. Próbowaliśmy więc zajść ją na grani. Ja wspiąłem się szybciej i stanąłem naprzeciw, gdy ta czaiła się do skoku. Przebiłem ją, gdy była nad ziemią. Przeturlałem się, dźgnąłem jeszcze raz i znowu. Aż padła martwa. Fiorm nie mógł uwierzyć, że to nie on pokonał Stelgara, że nie zadał nad jednej rany. Powiedział, że nie wróci okryty przez rozdwojone strzały hańbą przegranej. Prosiłem go, ale to strażnik kamienia. Nie chciał słuchać. A teraz udał się na wygnanie. Kto wie dokąd? Powiedz mi o swoim plemieniu. Jesteśmy najmłodszym plemieniem w Eir Glanfath. Ale nie jesteśmy słabi. Inne plemiona mają już swoją historię, a my rozwijone strzały dopiero ją tworzymy. Jesteśmy prawdziwymi Glanfantanami, prawdziwymi łowcami. Pokazałem na co nas stać. To ja, a nie Fjorm, zabiłem wielkiego Stelgara. Okej, dobra, żegnaj. Tak, już możemy się tylko udać do północnej głuszy. Więc niedługo to zrobimy. Kardzi, mamy tu jeszcze salę wojowników. Dobra, sala wojowników jest chyba siedzibą główną tych tak trójszabliastych. Okej, tu jest Simok. Jest chyba ich przywódcą. Porozmawiamy z nim w następnym odcinku. Pójdziemy również do tych diagm i porozmawiamy z nimi. Może będą miały coś ciekawego do powiedzenia. No i powoli będziemy się wyruszać do tej północnej głuszy. Mamy tam już sporo zadań zakolejkowanych do zrobienia. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!